Szanowni rolnicy, zapraszam Was do przeczytania najnowszego, 49 już, numeru tygodnika poradnika rolniczego, w którym piszemy m.in. o tym, że za aferę zbożową odpowiedzialność ponosi nie tylko minister Henryk Kowalczyk i że to polski chłop poniósł największą ofiarę w tej wojnie za wolność naszą i waszą, czyli Ukrainy. Że miasto niepokoją rosnące ceny ziemniaków. Tyle, że rolnik dostaje 66 groszy za kilogram, a w sklepie można je kupić po 3 złote. Że rolnik, choć ma ochronę przed komornikiem, to nie funkcjonuje ona w każdej sytuacji. Mamy też dla Was dodatek specjalny Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Piszemy też o tym, gdzie udaje się i jak płaci pszenica Durum. I że jeden paszowus w gospodarstwie Mateusza Zydora, dostawcy do strzeleckiej spółdzielni producentów mleka, zwiększył produkcję o 100 tysięcy litrów. Że wyższa opłacalność nie wystarczy, aby odbudować po głowie świń. I o Andrzeju Janowskim, dostawcy do spółdzielni mleczarskiej udziałowców w strzałkowie, który wszystkie swoje krowy, a ma ich 80, nazywa po imieniu. I że Europa oddaje walkowerem mecz o mleko. I dlaczego Chińczycy lubią ser o smaku czekoladowym? Piszemy też o tym, że glina, oczywiście ta na garnki, także ma pamięć. Mamy dla was także zniżki na przydatne w gospodarstwie narzędzia ze sklepu Zenox i naprawdę korzystne świąteczne rabaty dla naszych czytelników. A jeżeli ktoś z was jeszcze nie jest naszym czytelnikiem, Wystarczy kliknąć na link poniżej, wypełnić formularz i natychmiast wyślemy bezpłatny egzemplarz.